Siemaneczko, ja jestem Hubert i witam Was na zdrowym zoncie. Po takiej trochę dłuższej przerwie, ale no, życie zweryfikowało, że trzeba troszkę zająć się innymi sprawami niż vlogowanie i tak naprawdę nie było kiedy gdziekolwiek wyjechać. Żyliśmy sobie po domowemu, zajmując się naszym małym bobaskiem. I w związku z tym, że nastała wiosna i zatęskniłem trochę za Wami, mam nadzieję, że Wy za mną również, wybraliśmy się na krótką wyprawę wielkanocną. My co roku tradycyjnie wyjeżdżamy sobie na Wielkanoc, na kilka dni gdzieś w teren. Tym razem wybraliśmy sobie taką destynację jak Uniejów. Słuchajcie, tutaj znajdują się budynki powiązane z termami uniejowskimi, jakieś baseny, inne rzeczy. Tam w tle widać nawet jakieś pole kempingowe. Ale my nie na nim wylądowaliśmy, nie mieliśmy pojęcia, że taka piękna pogoda tutaj nam się przytrafi i tak naprawdę chcieliśmy komfortowo sobie wyjechać, bo dawno, dawno gdzie nie byliśmy, ostatni wyjazd nas był w Kozubniku we wrześniu i stwierdziliśmy, że wynajmiemy sobie mieszkanko, nasz mały gangster, który tutaj właśnie sobie spaceruje z Zuzanną i z pieskiem po promenadzie czekając na mnie. No naprawdę ma masę kupę energii i stwierdziliśmy, że w większym mieszkanku niż małej przyczepie będzie nam na ten moment wygodniej, tym bardziej, że nie obstawialiśmy takiej pogody, bo przy kiczkowatej pogodzie mogłoby być różnie. Ale do rzeczy. Zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy film i prawdopodobnie będzie to taki vlog informacyjno-uniejowski. I spacerując sobie tutaj bulwarem nadwarciańskim, bo rzeka, nad którą idziemy, to oczywiście Warta, przepływa przez Uniejów. Chciałbym życzyć Wam wesołego Alleluja, pomimo że oglądacie to już po świętach, to zdrowia dla Was wszystkich i fajnie, że tu jesteście. A Uniejów, słuchajcie, to jest taka miejscowość, która słynie z wód termalnych i basenów termalnych, które się znajdują za moimi plecami. Coś mnie tutaj Zuza zagaduje, bo młody wchodzi do fontanny oczywiście. I na pewno na tym wyjeździe sobie na ten basen się wybierzemy. Nie będzie to tak w 100% wykorzystane, no bo z takim małym bubarkiem to oczywiście no nie ma takich możliwości. On wydaje mi się, że za długo w tej wodzie nie wytrzyma. Na normalnym basenie 40 minut to jest góra dotychczasowych takich wojaży. I co? I chciałbym Wam na tym filmie opowiedzieć, co się będzie działo w tym roku tutaj na kanale, gdzie planujemy wyjechać. Czy te plany się powiodą, to już czas zweryfikuje. Ale wiele w naszym życiu będzie w tym roku się działo i będę chciał to tutaj uwiecznić. Mam nadzieję, że przez całą tę historię przejdziecie razem z nami. Także miłego oglądania. Tutaj dla przykładu mamy fontannę, z której wybija ta gorąca woda i przy okazji śmierdząca jajem. A tutaj w samym centrum Uniejowa miasto zadbało o to, żeby czuć klimat Wielkiej Nocy. Pisklaki, pisanki, a o Jezusie ani słowa. I generalnie tak spacerując sobie po tym skwerku tutaj, to naprawdę ładnie mają to tutaj urządzone. Bardzo dużo takich małych żywopłotów z bukszpanu, prawdopodobnie wiele różnych nasadzeń, kwieciście, jest kwietników takich jak ten. Jest naprawdę sympatycznie, bardzo zadbane, ale pewnie też turystyczne, mocno w sezonie zimowym, bo ludzie przyjeżdżają tutaj zimą, żeby sobie w trakcie zimowania dogrzać dupkę w tych basenach termalnych, w tej wodzie termalnej, w tych źródłach geotermiki.
ale i latem, bo nad rzeką pospacerować i popływać sobie w basenach na otwartym terenie, na otwartych basenach na pewno jest całkiem fajnie dla tych, którzy to lubią. Ja nie jestem zwolennikiem, miłośnikiem takich wypraw, ale właśnie na tym wyjeździe realizujemy małe marzenie Zuzanny. Prawda, kochanie? Prawda. Bo Zuzannie marzyło się na takie termy wybrać. Ja nigdy jej tutaj nie zabrałem, bo nie lubiłem tego typu miejsc. Nie lubię najprawdopodobniej, chociaż nie byłem w nich, ale wnioskuję po takich normalnych basenach. Ale tym razem stwierdziłem, że taki wyjazd sobie tu uskutecznimy i zrealizujemy marzenie kochanej małżonki. I Bobaska tutaj zapoznamy z taką wodą. A u nas kuchenna aktualizacja, jesteśmy już po spacerze, ponieważ młody się wybiegał, potrzebował iść na drzemkę, a my tutaj pichcimy. Wielkanocny żur, tak naprawdę żuro, barszcz biały, taka mieszanka tutaj Zuzanna sobie uskuteczniła. Mam nadzieję, że będzie pyszne z jajeczkiem. Tradycyjnie trzeba sobie coś dobrego zjeść. A ja w tym miejscu chciałem Wam powiedzieć, że tak, za chwilę, pewnie na kolejnym ujęciu już wybierzemy się na te termy uniejowskie, z których tutaj ta miejscowość słynie, zobaczyć sobie te baseny termalne. Ogarniemy sobie, jak cennik tutaj wygląda, są różne strefy, wellnessy, spa i tak dalej. My z tego nie będziemy korzystać, chociaż spróbuję Zuzannę wysłać być może jutro, żeby sobie pojechała na jakiś relaksik sama, bez nas. My sobie zrobimy męski spacerek, Zuzanna sobie zrobi damski relaksik. Mam nadzieję, że będzie chętna na takie działanie. Zobaczymy. A słuchajcie, u nas wygląda to tak, że przez ostatni okres po prostu skupiliśmy się na pracy. Oboje prowadzimy z Zuzią firmy. No, mamy małe dziecko, którym też musimy się zajmować. Trochę babcia nam pomaga z dziadkiem, więc pięknie tutaj dziękuję z tego miejsca również Wam za to, że jesteście i jesteście emerytami, którzy mogą się zająć naszym małym Mikim. I co? I ta przerwa tutaj wynika głównie z tego, że zajęliśmy się życiem, nigdzie nie wyjeżdżaliśmy. Chciałbym, żeby ten kanał był taki około podróżniczy, uwiecznieniem naszych wspomnień, takich wakacyjno-zwiedzawczych, ale tutaj konkretnie Wam to wytłumaczyłem. Myślę, że wszyscy rozumiecie, o co mi dokładnie chodzi. I oprócz tego takie nasze życie w Sielance, około przyczepowe, więc na ten rok mamy zaplanowane kilka rzeczy. Tutaj pięknie słoneczko mnie doświetla i chciałbym Wam powiedzieć, że dzisiaj ma być 22 stopnie w cieniu. Iście lato nam się zrobiło na tym wyjeździe, więc jesteśmy bardzo zadowoleni, że przez ten weekend będziemy mogli sobie tutaj jak najwięcej z tego słoneczka skorzystać, naładować witaminkę. Przepraszam. I tak, w tym roku planujemy pojeździć trochę z przyczepą na dziko, niedalekie podróże, bo młody niestety w samochodzie, w foteliku, no nie chce za bardzo nam wysiedzieć. Robiliśmy kilka prób takich przejazdowych około komina i się okazuje, że młody naprawdę nie lubi tego fotela, jeszcze się z nim nie polubił. I tak to wygląda, że gdzieś dalej pojechać będzie być może trudno, więc takie podróże zostawimy sobie na koniec tego roku, tak? Bo on dopiero się zaczął, teraz wiosna, dla mnie to jest początek roku, tak naprawdę nie dam jakiś styczeń. Pitu, dla mnie rok się zaczyna, jak się wszystko rozkwita, życie wokół nas kwitnie i wtedy jest fajnie, dzień jest dłuższy, właśnie dzisiaj będzie zmiana czasu, o której trochę się obawiamy, młody zacznie później chodzić spać i tak dalej, więc takie rzeczy nas tutaj spotykają. I tak, pojeździmy sobie przyczepą na Dzikuska, a to nad rzekę nad Pilicę, a to nad rzekę nad Wartę być może, a to gdzieś nad Zalew Sulejowski, bo tam fajnie też tą inwestycję nieopodal nas zrobiono. Kilka fajnych zbiorników wodnych również gdzieś w naszej okolicy jest, więc na pewno sobie je objedziemy z przyczepą. Na ten wyjazd nie pojechaliśmy przyczepą, chociaż jest tutaj pole kempingowe. Chyba to jest pole kempingowe, trochę tych kamperów sobie stało. Ale jeszcze nie zdążyłem odgruzować tej przyczepy. Nie było pogody, nie było czasu, później nie było znowu pogody i tak to właśnie wygląda, że wybraliśmy się tutaj do mieszkanka w Uniejowie. I następny temat, który w tym roku będzie się działo i to jest drugie nasze największe marzenie, a największe przedsięwzięcie w życiu dotychczas, tak mi się wydaje bynajmniej, czyli budowa domu, a budujemy się nieszablonowo, więc ta budowa niedługo się zacznie i również niedługo się skończy i będę chciał to tutaj wrzucić na kanał, ponieważ jest to takie fajne, myślę, właśnie nieszablonowe myślenie, jeśli chodzi o budowę domku jednorodzinnego, a fajnie budżetowe, bardzo
długo nad tym pracowaliśmy, ale o tym w innym filmie, więc skupimy się również w tym roku na temacie naszej działki, budowy i różnych innych takich rzeczy. Jakiś warzywniaczek sobie zrobimy, bo jak jest zdrowy ząd, to ma być zdrowy, czyli warzywka z własnego ogródka, a również tutaj wiadomo. A jeśli chodzi o wyjazdy, tak jak widzieliście tutaj królika wielkanocnego, który jedzie sobie z jajami, my planujemy również wyjechać w tym roku na trochę dłużej i trochę dalej. W związku z tym wyrobiliśmy sobie paszporty, a jaka destynacja, no to nie powiem Wam w tym momencie, ponieważ jeszcze sam tego nie wiem. Na pewno będzie ciepło, tropikalnie, będą palmy, będzie ciepła woda i słoneczko, ale to dopiero po zakończeniu tej najważniejszej inwestycji naszego życia, czyli budowy przepięknego domku. O ile starczy kasy. Ale mnie potargało, dopiero teraz zwróciłem uwagę, wcześniej chodziłem w czapce i może wyglądam nie najlepiej, natomiast czuję się fantastycznie, muszę Wam powiedzieć. I tak, jeszcze w ciągu tego wyjazdu tutaj pozwiedzamy sobie trochę ten Niejów, zobaczymy, jeżeli wyskoczymy gdzieś dalej, bo niedaleko jest Zoborysew, Zoo Safari, czyli też trochę tropikalnie, to być może zrobię z tego kolejny film, ale to już wyjdzie w praniu. Czyli podsumowując, w tym roku skupimy się na wyjazdach wokół komina. Zrobimy sobie jedną dalszą wyprawę. Mam nadzieję, że to wszystko się uda. Trochę budowlanki, trochę inspiracji, trochę tego typu rzeczy czeka Was na kanale w tym roku. Także będziemy się widzieć od teraz coraz częściej. I słuchajcie, dojechaliśmy na miejsce. Trochę pogoda nam się zmieniła przez ten okres drzemki. Słońce jest za mną, ale gdzieś za takimi dziwnymi chmurami. Całe niebo tak naprawdę zaszło takimi dziwnymi chmurami, ale to nieistotne, bo jest cieplutko, jak widzicie, w krótkim rękawku. Krótkie spodenki też by tutaj mogły wjechać, ale nie tym razem. I idziemy sobie rodzinką. Właśnie tutaj. Tutaj już widać za szybę. Basen. Wygląda to tak, że od razu weszliśmy na szatnię, trzeba było zostawić buty, dostaliśmy numerek. Na basenie na razie. Zdziwiło mnie, że od razu tak na wejście jesteśmy przywitani po prostu szatnią i ludźmi rozbierającymi się z butów. I teraz stoimy w kasie. Na ten moment ja jestem przerażony, ale udało się wejść. Wszystko w takim pędzie pośpiechu. 88 zł za dwie osoby, za dziecko nie płacimy. Dobra, tutaj się udało nam się ogarnąć. Jesteśmy już w strefie naprysków. Jak jesteśmy z dzieckiem, dostaliśmy szafki przy takim pokoju dla matki z dzieckiem, tak naprawdę. O! I przy przewijaku. Także elegancko. Hello! Siema! Ale tu jest cieplutka woda! Misiek, siemano! Jesteśmy na terenach Niejowskich. Tak, i generalnie jesteśmy na miejscu. Trochę basenu z ciepłą wodą. Pewnie tych atrakcji jest tutaj multum. Trochę tam ściana jest taka skałkowa w tle. Ale nie będę za dużo nagrywał. Bo jest tu dużo dzieciaków i innych. Także pewnie dźwięk jest skryty, ale właśnie tak to wygląda mniej więcej. Zaraz sobie wyjdziemy na dwór pewnie jeszcze. Jak wchodziliśmy, doszliśmy tędy sobie tutaj do budynku. Jak wieje, ta różnica temperatury, ta woda jest 35 stopni, cieplutka. Ale dziwnie, zimą to musi być w ogóle już porąbane. Za dużo.
Nie wiem, jak mnie słychać, to się okaże. Najwyżej dogram to jeszcze raz, później na zmienionym mikrofonie. Jesteśmy już po wszystkim. Dla mnie atrakcja mało atrakcyjna, tak jak mówiłem, to nie są rzeczy, które ja lubię. Tylko tego, że... Ale cóż, może marzenie Zuzanny zaliczone, pewnie jak ktoś lubi moczyć tak dupę, czy śmigać sobie po tych różnych zjeżdżalniach, których tutaj trochę jest, i z pewnością uroku nadaje tutaj zimowa aura. Jak jest zimno na dworze na minusie i wyjdziesz sobie w tej ciepłej wodzie chwilę posiedzieć, popatrzeć, jak śnieg wszystko otacza dookoła, a ty sobie moczysz dupkę. No ale nic, taka atrakcja. Czy polecam? No na pewno na spróbowanie jak najbardziej. Czy tutaj wrócę? Z całą pewnością. Ciepła woda. Cieplutka woda to było fajne. U nas na basenie w domu w Tuszynie niestety taka ciepła ta woda nie jest, aż młodemu szczęka szczękała. A co? A my teraz udajemy się przekąsić coś do domu. Najwyższa pora. Byliśmy na miejscu godzinkę. I tutaj słuchajcie, jest taki duży parking wzdłuż rzeki. Ja myślałem, że to jest pole kempingowe takie przy termach, ale po prostu na parkingu tutaj dużo kamperów i te psoby stoi w tym momencie, bo jest tego miejsca dosyć sporo. No i słuchajcie, czas na podsumowanie tego wyjazdu. To jest dzisiaj ostatni dzień, lany poniedziałek, więc postanowiłem się wybrać tutaj z rodzinką nad wodę, nad rzekę, pospacerować sobie jeszcze przed powrotem do domu. I tak, podsumowując tego vloga, chciałbym tutaj zaznaczyć, że to, co zrobiłem, to, co chciałem, to zrobiłem. Czyli streściłem Wam, czego się możecie spodziewać i co czeka Was na kanale w tym roku. Mam nadzieję, że będzie tego więcej niż mniej. Subskrybujcie, żeby niczego nie przegapić, i również dlatego, że 10 groszy z każdej subskrypcji idzie na cele charytatywne. Wspieramy sobie tutaj pewną fundację i mam nadzieję, że ten kanał będzie szedł w tym kierunku, żeby było tych treści jak najwięcej, jak najciekawszych i tak dalej, bo po przerwie czas się trochę odgruzować, natomiast nie obiecuję, że będą to treści regularne, ponieważ moim nadrzędnym celem jest zajmowanie się, wychowywanie synka mojego kochanego Mikołaja, z którym sobie tutaj właśnie czas miło spędzamy i cieszymy się tym wspólnym czasem. Także dzięki za to, że byliście na tym filmie. Jeśli chcecie, to wybierajcie się na te termy. To nie jest atrakcja, która przypada do mojego gustu akurat, ale myślę, że każdy znajdzie sobie tutaj coś fajnego. Mieścina okazała się jeszcze tutaj, tak wspomnę, że mieścina, ku mojemu zdziwieniu, bo nie czytałem nic na jej temat, zaskoczyła mnie tym, jak to mała mieścina jest, ponieważ wyobrażałem sobie wielkie termy uniejowskie jako jakieś takie większe miasteczko, a tutaj cała gmina ma 3000 mieszkańców, także tak to właśnie wygląda. Trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym filmie. Hej!